Siadaj, słuchaj, wiosna już zaraz niebawem. O uprawie pomidora na tym rapie prawie. Babiczanin, tiktokowy ogrodnik to samo. Słuchaj moich rap, zrobisz na pomidorach siano. Na początek nasiona, kup se nowe w paczce, albo wysiej swoje, byle nie spleśni papce. Owoc ma mieć niepodgnitą i dojrzałą postać. A jak ci się nie podoba, zawsze możesz mnie pozwać. Siesz 6 do 8 tygodni przed sadzeniem, czy to w szklarni, tunelu, czy pod ogrodzeniem. Siesz zawsze wilgną ziemię, nie za głęboko. Jak dobrze pójdzie 7 dni i kiełki spoko. W tym czasie próbkę gleby ogarnij sobie, zrób do uprawy azotu i potasu idzie w brud. Jak kiełki mają dwa liście właściwe, pikujesz je osobno w doniczkę po liścienie. Poruszenie może wywołać mój apel o nierobienie z pomidora palemki czasem. Zostaw dolne liście, ich ucięcie nie zadziała dodatnio. To duży mit szerowany ostatnio. Uprawa pomidora nie jest taka trudna. Jak tylko podstawową wiedzę masz, to ci to się uda. Metodykę piorynu przeczytaj. Nie słuchaj bajek, nie ruszaj pokrzywy drożdży i skorupek jajek. Dzień dobry. Dziś może z takim troszeczkę nietypowym rozpoczęciem, ale myślę, że nadal była to dla was jakaś wartość informacyjna. Także po pierwsze odrobinę wprowadzenia w sianie pomidorów, bo to już czas. Okolice 15 marca to już jest bezpieczny czas na spokojnie, żeby wysiać sobie pomidory. A dodatkowo być może szykuje się dla was jakaś dłuższa wersja poradnika uprawy pomidora w formie rapu, czyli taki pomidorap. Krótko o wysiewaniu pomidorów. Oczywiście, to co już wcześniej było powiedziane, 6 do 8 tygodni przed posadzeniem rozsady na miejsce stałe, gdzie już ma rosnąć roślina. W przeciwieństwie do papryki, nasiona pomidorów kiełkują od 5 do 7, chyba maksymalnie 10 dni raczej. Powiedzmy, że tak w zdecydowanej większości. U mnie to jest około tygodnia, przy 21 stopniach w temperaturze pokojowej to jest około tygodnia i mamy już kiełki wychodzące z ziemi. Zmieniam troszeczkę strukturę wysiewów w porównaniu do zeszłego roku. Zeszły rok, jak obserwujecie mnie już okolice roku, był rokiem eksperymentalnym, jeśli chodzi o siewy. Ja nie wiedziałem, co na rynku idzie i dlaczego. Dlaczego ludzie mają te konkretne odmiany, a nie inne? No teraz się dowiedziałem, bo po prostu one nie idą. To nie jest żadne utarte sianie przez ogrodnika, bo sieje, bo zawsze siał, tylko faktycznie te odmiany po prostu gorzej się sprzedają. Dlatego w tym roku zmieniam strukturę wysiewów na bardzo prosty podział. Pomidor pod osłony, pomidor pod grunt. I do osłony musi być odmiana malinowa i czerwona i do gruntu musi być odmiana malinowa i czerwona. To jest podstawa. Do tej podstawy dołożyłbym jeszcze koktajlowe czerwone i ewentualnie koktajlowe black cherry. I to jest już ścisły taki 90-kilkuprocentowy udział w wysiewie moich wszystkich odmian, jakie będę chciał w tym roku siać. Bo to po prostu najczęściej schodzi. Więc co w tym roku w ogóle chciałbym wysiać? Chciałbym wysiać do gruntu, tutaj mam odmianę Marmande, mam jeszcze zamówionego Betaluxa i to są odmiany pomidorów, które są dosyć nisko rosnące, szybko kończą wzrost, tak zwane pomidory samokończące, czyli zrobią sobie kilka gron, naturalnie zaniknie im wierzchołek i już będzie pomidorek taki nie za duży. W skrajnych przypadkach wymaga palikowania, ale generalnie ja w tamtym roku w warzywniku w ogóle nie palikowałem. Malinowy Ożarowski jest polecany do gruntu, ale w tunelu, gdyby malinowego takiego Ożarowskiego wsadzić, też się nic nie stanie. Odmiana Faworyt. Kto kupuje od iluś lat pomidory na rynku, to wie, że Faworyt musi być. Tak samo powiedziałbym, że jak Krakus, ale Faworyt tutaj do uprawy polowej jak najbardziej. I na koniec to są takie duże, bo 10-gramowe opakowania, czyli tu może być naprawdę bardzo dużo nasion. Nie wysieję oczywiście wszystkiego, ale mam tutaj malinowego warszawskiego i malinowego olbrzyma. Tego nie będę bardzo dużo siał, ale coś wysieję. Odmiany do tunelu paradoksalnie, bo powinienem mieć wysiane je pierwsze, a nie te do gruntu, ale dopiero mi przyjdą, bo dopiero je zamówiłem. I z tego kilkuprocentowego udziału takiego, powiedzmy, wynalazku, jeśli chodzi o pomidory, to na pewno będę chciał spróbować z powrotem taką sakiewkową, kieszonkową odmianę. To jest odmiana Perra d'Abruzzo, jeśli dobrze czytam. I chciałbym sobie spróbować odmianę żółtego koktajla, odmiana Mirabel. Także w swojej tacce mam już torf odkwaszony. I teraz to, co robię, to po prostu będę takim znacznikiem robił sobie rządki, takie rowki. W tych rowkach będę, powiedzmy, co 2 cm, co 3 cm plus minus wysiewał sobie jedno nasiono i następnie z powrotem, tak jak przy sianiu poprzednio pora, palcem z boku do środka przyłożę podłoże i minimalnie troszeczkę docisnę. Błąd, który często jest powielany przy takiej amatorskiej uprawie, to jest takie, że a co się stanie, jak za płytko trochę wysieje, a to trochę głębiej. I zazwyczaj bierze się doniczkę i się robi paluchem dziursko. I to nasiono pomidorka się na sam dół tam wrzuca, przysypuje. No i pomidor potem jest, a czemu 2 tygodnie jeszcze nie kiełkuje? No pół centymetra wystarczy. Zobaczysz, ja tutaj nawet bardzo nie będę dociskał. Wystarczy przykryć nasiono tylko podłożem i wystarczy, koniec. Nie trzeba robić żadnego tam dołka palcem głęboko.
Musimy pamiętać, że optymalne pH do uprawy pomidora to jest w okolicy 6,2, czyli powiedzmy, że jest to powoli odczyn zbliżony do obojętnego. Tak zazwyczaj się w sadownictwie mówi, że od 6,3 do 6,7 zbliżony do obojętnego. To tu mamy 6,2. Czyli dobrze byłoby zrobić analizę gleby pod uprawę pomidorów. Po pierwsze dlatego, żeby odpowiednio sobie odkwasić to pole. Jeśli będzie bardzo zakwaszone, to w jeden sezon tego nie zrobimy, ale kiedyś trzeba przecież zacząć. A po drugie dlatego, bo pomidory są bardzo żarłoczną uprawą i najbardziej to widać według mnie w uprawie bezglebowej, bo wtedy my dajemy wszystkie składniki rozpuszczone w wodzie. I na przykład, kiedy robimy uprawę hydroponiczną sałaty, to tam tych nawozów dajemy naprawdę, naprawdę mało. W porównaniu do pomidora to może być 6 razy mniej, w porównaniu do takiego intensywnego wzrostu pomidora, kiedy już są owoce. Patrząc po zasoleniu, czyli po ilości nawozu rozpuszczonego w tej wodzie, który bada się oczywiście przez przepływ prądu, bo im bardziej rozpuszczone coś w wodzie, tym bardziej przewodzi prąd, no to to robi naprawdę wielką różnicę i to, przy czym sałata dawno, dawno by już zdechła, bo nie mogłaby po prostu żyć w takim środowisku, korzenie by jej zamarły, czyli tak amatorską mówiąc by się spaliły, to pomidor by to przełknął i spojrzał na jakiś jeszcze podwieczorek. Także apeluję do Was, ja będę robił odcinek, właściwie mam już nagrany, został tylko do zmontowania, ale ostatnio bardzo problem z czasem mam. Zróbcie analizy gleby i uzupełnijcie to, czego w tej glebie brakuje i nie słuchajcie żadnych głupot o drożdżach, nie słuchajcie żadnych głupot o pokrzywie liściu jednym. Pomidor tego jednego liścia pokrzywy tak naprawdę, pomijając fakt, że ten liść się cały nie rozłoży i nie będzie wszystko dostępne dla tej rozsady, pomidor takiego jednego liścia i te składniki z jednego liścia to naprawdę nosem wciąga. Pomidor jest bardzo żarłoczną rośliną generalnie i musimy uzupełnić składniki pokarmowe, jeśli chcemy, żeby roślina dobrze rosła, a jak będzie dobrze rosła i będzie dobrze odżywiona, to będzie bardziej naturalnie odporna na różne warunki, na przykład na warunki chorobowe. Dobrze, przystąpmy teraz do wysiewania. Ja bym bardzo chciał zacząć od odmiany Marmandy. Bardzo mi się ta odmiana w zeszłym roku spodobała i wydaje mi się, że jeśli będę kontynuował dalej uprawę tego pomidora, nie tylko na etapie rozsady, ale gdzieś na jakimś warzywniku, to bardzo chętnie sadziłbym Marmandę i bardzo chętnie również posadziłbym w polu Betaluxa, bo to są odmiany, których nie muszę palikować. Generalnie najmniej roboty jest w trakcie sezonu z tymi pomidorami. Zabawna sprawa jest taka, że Marmandę mam właściwie kupione w tym roku, a reszta tych odmian to są odmiany, które ja dopiero dzisiaj wyciągnąłem z drzwi w busie, bo jak jeździłem z rozsadą w maju w zeszłym roku, to głupio było mi dawać rozsadę tak po prostu bez mówienia, jaka to jest odmiana, więc przykładałem sobie te obrazki z tych papierków przy rozsadzie, żeby klient mógł zobaczyć, co właściwie kupuje. Tylko że zapomniało mi się wyciągnąć po tym sezonie majowym z busa, więc mam tutaj, tu mam 10 gramów, tu gdzieś mam 10 gramów, więc prawdopodobnie kilka tysięcy pomidorów miałem w drzwiach. I one zarówno przeżyły te upały 30-parę stopniowe w busie, jak i te minus 17-stopniowe mrozy. To jest duży znak zapytania, czy to wszystko będzie ładnie kiełkować, ale no, mówię Wam o tym po prostu, żebyście mogli później sobie na przykład zobaczyć, czy nasiona pomidora będą odporne na jakieś skrajne różnice temperatur w okresie przechowywania nasion, bo to też jest jakieś doświadczenie dla mnie i dla Was. Nasiona pomidora Marmandę są oczywiście tutaj, widzę, że już oczyszczone w trakcie przygotowywania nasion. Nie mają tej takiej, wiecie, otoczki ususzonej, bardzo ładnie i dosyć małe są to nasiona. Powiedziałbym, że porównywalne wielkością do nasion odmian koktajlowych. Ale odległość jednego nasiona od drugiego nie jest uzależniona wielkością samego nasiona. Każda siewka będzie musiała mieć te kilka centymetrów powierzchni dla siebie do pikowania. Bo to, co teraz robię, to wysiewam gęsto, bo szkoda mi trochę miejsca na gotowo siać do doniczek. Mogę oczywiście siać do doniczek już na dzień dobry, na gotowo, po jednym nasionku, tylko są dwie sprawy. Po pierwsze, jeśli mi gdzieś nie wzejdzie, to straciłem miejsce na doniczkę i straciłem właśnie podłoże, które włożyłem w tę doniczkę. A po drugie, przez to, że teraz sieję zbiorczo, to później mogę tego pomidora palcem podhaczyć, wyjąć i wsadzić do doniczki już na gotowo jako rozsada głębiej, bo ten pomidor w tych warunkach zazwyczaj się troszeczkę wyciąga. To wtedy można go trochę głębiej wsadzić. Także odmiana Marmandy z całą pewnością ma dosyć niską masę 1000 nasion, bo tych nasion jest po prostu mnóstwo w tej gramaturze, którą ja kupiłem. Także na pewno 1000 nasion dużo mniej waży niż jakiegoś olbrzyma.
W tamtym roku, jak już siałem dosyć dużo w jedną tackę, bo tutaj robię takie rządki i wydaje mi się, że siewki zrobienia takich rządków, kiedy nie rośnie nasiono jedno obok drugiego, tylko jedno obok drugiego w rządku, a tutaj po prawej, po lewej ma trochę więcej miejsca, to mi się wydaje, że te siewki się lepiej wykształcają. Gdybym teraz wziął szczyptę ręką i elegancko rozsiał całość po tacce, to według mnie siewki wyrastające z takiego losowego kompletnie siewu są gorszej jakości, szybciej się wyciągają, bo po prostu mają większe parcie do światła. A tutaj zawsze ta siewka jedna obok drugiej nie będzie ze sobą bardzo konkurować, tylko jedna pójdzie trochę w prawo, druga trochę w lewo i już będzie ok. I teraz zobaczcie sobie, mam już wysianą jedną odmianę w tacce. Planuję tutaj dwie odmiany, dlatego powiedzmy w połowie zrobiłem pauzę. Przykryjemy sobie teraz te rowki, które wysiewałem. Dokładnie to samo robimy co sporem, tylko minimalnie przykładam podłoże z boku i lekko dokładam. Oczywiście podłoże jest wcześniej zwilżone. To podłoże, gdybym wziął w rękę i mocno ścisnął, wypłynęłaby kropla. I wystarczy. Tylko i wyłącznie tyle. To nie trzeba zalewać. To nie jest tak, że pomidor w naturze, jak nie jest konewką zlany, to nie wykiełkuje. Pomidory wam w tunelu gdzieś, gdzie upadł pomidor i się rozciapał, to na pewno będzie kiełkował w okolicy maja sam z siebie, nawet jak będzie na powierzchni ziemi. Już tak z ciekawości chciałem wam troszeczkę wzbudzić taką dozę, taką żyłkę ogrodniczą, pytając, czy wiecie, jak to jest z tą wodą? Dlaczego właściwie nasiona potrzebują wody? Otóż każda roślina mateczna, z wyjątkiem storczyków, bo storczyki są troszeczkę inną sytuacją, tam jest patologia rodzinna, jeśli chodzi o składniki pokarmowe, każda roślina mateczna zaopatrzyła nasiona w jakąś ilość składników zapasowych do tego, żeby nasiona mogły skiełkować i żeby siewka miała taki, powiedzmy, dobry start. Tylko te składniki nie są dostępne dla siewki w tej formie, w której zaopatrzyły ją rośliny mateczne. Czyli na przykład mamy to jakieś wielocukry, choć powiedzmy, że skrobia, chociaż tu nie byłbym do końca pewny, czy w każdym gatunku. I kiedy my wysiewamy nasiono w wilgotne podłoże, nasiono może dostać troszeczkę wody, to wiadomo, że okrywa nasienna może zrobić się miękka, więc zarodek może sobie po prostu uwolnić się z tej okrywy, to jest raz. A dwa, że następuje hydroliza skrobi, czyli skrobia jest takim wielocukrem, który pod wpływem wody może się rozłożyć na prostsze formy cukrowe, dostępne dla zarodka. I o to chodzi. I tylko i wyłącznie dlatego wysiewamy w wilgotnym podłożu, a nie podlewamy tego później, bo w przypadku pomidora to jeszcze nie byłoby takie bolesne, ale gdybyśmy wysiewali jakieś petunie, jakieś drobne nasiona, to podlewana woda w zbyt dużej ilości mogłaby powodować, że nasiona się przemieszczą, wpadną wszystkie do jakiegoś dołka i będą kiełkować taką kępą. Nie ma kompletnie potrzeby wysiewania i później podlewania. My w wiadrze albo w misce wcześniej sobie wymieszajmy z wodą podłoże i potem na gotowo siejemy, przykrywamy i rączki mamy po takiej akcji, powiedzmy, że czyste. Ta-da! To, co trzeba zrobić, to na pewno trzeba opisać marmandę. Wbijamy sobie i jeśli obok wbije znacznik od drugiej odmiany, to będzie wiadomo, że od dwóch znaczników na tamtą stronę to są te konkretne odmiany. U mnie to się zawsze jakoś sprawdzało. I tutaj na drugi ogień chciałbym sobie wysiać malinowego ożarowskiego. Dostawałem pytanie odnośnie rozwinięcia sprawy nasion F1. Co to są te nasiona F1? Czy to przypadkiem nie jest GMO? Oczywiście uprawa roślin GMO jest w Polsce zakazana. Nie uprawiamy, przynajmniej legalnie, roślin genetycznie modyfikowanych. I F1 nie jest formą oznaczenia tego, że roślina była wytworzona w laboratorium, że jest genetycznie modyfikowana i że w nocy to wyjdzie z tunelu i będzie kopać te pomidory bez tego F1. F1 oznacza, że jest to pokolenie mieszańcowe. Generalnie F w genetyce mamy oznaczone jako pokolenie. F1 to będzie pierwsze pokolenie. Gdybyśmy te nasiona F1 wysiali, wyprowadzili sobie na spokojnie owoce, z tych owoców byśmy później wyciągnęli nasiona i je wysiali, to nasiona po tym F1 będą oznaczone jako F2. I F1, F2 nie oznacza żadnej nazwy, jest to po prostu oznaczenie, że jest to pierwsze pokolenie po. No i teraz pytanie, pierwsze pokolenie po czym? Oznaczenia F1 generalnie używa się w hodowli mieszańcowej, czyli wybieramy sobie jakąś odmianę, co będzie mamusią, wybieramy sobie jakąś odmianę, która będzie tatusiem, dążymy do tak zwanego chowu wsobnego w obrębie tych odmian, zanim w ogóle zaczniemy je między sobą krzyżować. Tutaj wchodzimy powoli w genetykę. Ja też nie chciałbym za bardzo wchodzić, bo nie czuję się aż tak bardzo kompetentny. Czyli jedna odmiana będzie przez ileś lat między sobą cały czas krzyżowana po to, żeby zrobić chów wsobny, żeby tam nie było dużo heterozygot, tylko żeby były same homozygoty. W przypadku drugiej odmiany dążymy do homozygot,
I teraz uwaga, jeśli skrzyżujemy po takim chowie wsobnym jednej i drugiej odmiany, jeśli te odmiany ze sobą skrzyżujemy, to w pierwszym pokoleniu będziemy mieć efekt tak zwanej bujności mieszańcowej. Czyli w momencie, kiedy mamy dwóch rodziców po chowie wsobnym, to dziecko będzie miało wyższą tolerancję na choroby, wyższe plonowanie, generalnie wyższą kondycję, to o co nam chodzi, będzie miało wyższe statystyki niż rodzice. I teraz pytanie, czy odmiany F1 to odmiany, które nie będą kiełkować w drugim pokoleniu? Będą kiełkować w drugim pokoleniu, tylko mogą naturalnie nam obniżyć plonowanie, albo obniżyć tolerancję na choroby, albo obniżyć tolerancję na suszę, jakieś stresujące warunki. Nie jesteśmy pewni, czy ta odmiana w drugim pokoleniu, czyli tak zwane F2, też będzie tak dobrze rosła jak F1. Genetykę miałem, jeśli dobrze pamiętam, na pierwszym roku studiów i to było w 2015 roku. Jeśli coś w tym wytłumaczeniu genetycznym naknociłem, to możecie w komentarzach oczywiście mnie naprostować. Chodzi mi tylko o to, F1 to nie jest genetycznie modyfikowana odmiana. F1 jest po prostu sposobem hodowli. Dalej siedzimy w polu, dalej sobie tam ucinamy pręciki, zapobiegamy samozapyleniu. Dalej to my zapylamy te rośliny, wyciągamy nasiona. Więc chodzi generalnie o to, że w pierwszym pokoleniu mamy najlepszy efekt plonowania lub odporności. W następnych pokoleniach to już nie musi tak ładnie wyglądać, ponieważ dalej krzyżujemy ze sobą allele i tam już troszeczkę zawiłe historie mogą się dziać. Argument o tym, że jest to sposób kontroli ludzi, żeby cały czas kupowali odmiany, nie mieli swoich własnych nasion. Ja bym ten argument włożył między bajki, bo tak naprawdę to nie jest celem hodowcy. Celem hodowcy jest robienie najlepszej jakości nasion do sprzedaży, a w przypadku odmian mieszańcowych, no to w pierwszym pokoleniu jest to po prostu najlepsze. A to, jak sprzedaż odmian jakichś kolekcjonerskich między jednym amatorem ogrodnikiem, a drugim amatorem ogrodnikiem, jak to jest traktowane przez PIORiN, że są wystawiane mandaty, bo trzeba nawet przy sprzedaży czy wymianie 10-15 nasion mieć rejestrację jako podmiot profesjonalny, to jest temat na zupełnie inną rozmowę i tutaj akurat również mam wiele znaków zapytania. Właściwie jeśli chodzi o sianie pomidorów, to chyba będzie już wszystko, co chciałem Wam powiedzieć, a może nawet powiedziałem więcej niż zaplanowałem, dlatego właśnie ta kwestia tych odmian mieszańcowych troszeczkę mnie martwi, bo możliwe, że coś powiedziałem nie tak. Jesteście mile widziani w sekcji komentarzy do tego, żeby prowadzić dyskusję. Zapraszam Was serdecznie, ja już przykrywam tu Malinowego Ożarowskiego i powoli będziemy kończyć ten odcinek. Chciałbym Was jeszcze tylko spytać, jak Wam się podoba taka forma bardziej piosenkowa przekazywania Wam treści, bo być może mam zrobiony z tego cały jeden materiał o uprawie pomidora. Tak mówię Wam, wiecie, być może. I czy chcielibyście na przykład przesłuchać trochę większej części? Także jeśli jesteście zainteresowani taką bardziej śpiewaną wersją poradnika uprawy pomidora, to zostawcie komentarz pomidora. Ja już mam jedną tackę komisyjnie przy Was wysianą. Czekam na wschody. Oczywiście zaraz będę robił kolejne tacki, wysiewał kolejne odmiany. Jeśli coś będzie kiełkować, to się pierwsi o tym dowiecie. Później będziemy pikować razem, będziemy sobie jeszcze gadać dalej o uprawie. Trzymajcie się, cześć!